Niektórzy mówią, czy nowy teatr stary, który przetrwał i między innymi powiem Państwu, że właścicielami tego teatru byli Państwo makowscy. Tutaj też w latach początku wieku XX było kino, mało kto wie. To było kino, gdzie był pierwszy w Polsce w ogóle jeszcze nie istniejącej tak zwany bioskop. Wyświetlacz. On był sprowadzony specjalnie z Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku. I kiedy zaczęła się druga wojna światowa, pan Romuald Makowski, kolejny pochodek tej rodziny, zaregulował wszystkie okienka z piwnicy, zamknął szczelnie drzwi i ten sprzęt kinowy ocalał, cudem ocalał. Jeśli mowa o filmie, to jeszcze tutaj wyświetlany taki film początek wieku XX. Pierwszy, można powiedzieć, film, na który tłumnie się zebrania, oczywiście film bez dźwięku. To był film pod tytułem Kula z włosami. Taki przewrotny tytuł, kilku zaledwie minutowy, ale też ludzie się zebrali. W latach 70. tutaj też było kino, tylko mało kto ważył się chodzić do kina staromiejskiego. Tutaj pierwsze filmy to były te o Brusie Lee, które były wyświetlane. Z tym, że mało kto, bo to była taka bardzo szemrana ulica. Ulica, która właściwie nie sprzyjała za bardzo bezpieczeństwu. Jedynie chyba nie bał się tędy chodzić człowiek, który bardzo często też występuje, widać go też, można obejrzeć na YouTubie, nieżyjący już. To był ojciec Krąpiec, który był rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I on tych panów, którzy tu stali w różnych tam uliczkach, bramach, zawsze serdecznie witał, dawał im na bułkę, zaczepiał, mówił, składał życzenia, bo jakoś tak po Jezusowemu znał ich imiona i nazwiska. W każdym razie on jak tędy chodził, to właśnie był bardzo szanowany, prawie dwumetrowej postury mężczyzna. Można na YouTubie jego też zobaczyć wykłady, nauki wspaniałe.